Kamerka się przesunęła. Dobra. Witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ rzadko mam okazję grać z jubilatkami, a dziś mamy właśnie kobietę w Jubileuszowej Bitwie, a jest nią Stokrotka. Cześć! Stokrotka z nami również zagra kolega Stokrotki, czyli Cieniu. Siemka. Obydwoje z klanu Who is Next 2. Dobra, Stokrotka, to powiedz mi tak, mało tych dziewczyn mamy, mało tych kobiet mamy w grze World of Tanks. Co cię tak skusiło do tej gry? Lubisz czołgi, lubisz historię, czy po prostu lubisz sobie pograć w taką gierkę? Chyba wszystkie warianty, które wymieniłeś, akurat ze mną się do mnie odnosiły. Ale w sumie z grami, talankami typowymi albo strategicznymi, no to już miałam do czynienia mniej więcej od 10 roku życia. Także daję radę. Okej. Dobra. To tak, żeby... Bo niestety mieliśmy problemy i dlatego trochę minęło, aż zaczęliśmy nagrywać. Musimy się trochę pośpieszyć, więc dużo nie będziemy gadać. Najważniejsze jest to, żeby rozegrać bitwę. Ale mam takie pytanie do ciebie, bo z tego co widzę, to ty głównie grasz radzieckimi czołgami. Prawie 20 tysięcy. Szkoda, że tak nie trafiłaś. Wiesz, 30-tysięczna bitwa i 20-tysięczna... No niestety, nie zgrało się. No, ale prawie wszystkie bitwy masz, znaczy no 2/3 bitew na radzieckich pojazdach. Dlaczego akurat radzieckie tak ci się spodobały? No nie wiem, zaczęło się o to, że pierwszą bitwę w ogóle w WoTie zagrałam MS-1. Zrobiłam wtedy 6 fragów, także w ogóle pierwszy sukces i spodobało mi się. Chciałam, że po prostu, żeby sobie później nie mieszać załogę, będę robiła jedną linię do wywodania wszystkich 10, no i później kolejną się zajmę. No i właśnie, że linii radzieckiej już 3 czołgi, jakie tylko można było wybadać, mam wybadane. No i teraz robię sobie już mniej więcej porówno amerykańskie i francuskie. Mhm. A które czołgi z tych twoich w garażu cenisz najbardziej? Oj, którym ci się najlepiej gra? Rosyjskie 140 i 60. Teoretycznie właśnie później lepiej idzie, ale 140 po prostu wolę. Lepszy czołg na rasze albo jak szybkie akcje. Jest bardzo uniwersalny i no, jeden chyba z najlepszych medów w grze. Nie ma gazunków oczywiście. Ale do jubileuszu wybrałaś czołg ciężki, T-150. Dokładnie. Ale to z tego powodu, bo akurat u mnie na kanale mało jest pokazywany, a jest bardzo fajny. Dokładnie, ale też mam do niego sentyment, bo w jednym z pierwszych planów właśnie na tym czołgu w sumie mnie chłopacy uczyli grać. No i w sumie doszłam do pewnego rodzaju perfekcji, bo nawet 3 gwiazdki mi się udało na tym czołgu wbić, więc sukces. Dobra, no to co? Oczywiście szóste tiery mają taką możliwość, że może nas wyrzucić na 8. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Więc co, jesteście gotowi na jubileusz? Jesteśmy. No to jedziemy. No i jesteśmy na 7, czyli... Tragedii nie ma. W zasadzie chyba nie jest źle, nie? Tylko że ja tam KV2 muszę jechać do miasta, no bo co ja zrobię? A Helkacik, to ty tam staniesz gdzieś. No zobaczymy, na której stronie. Na 3 na snajpie na początek. Dobra, to ja też jadę z tobą do miasta. Jak widzę, chyba tylko 2 ciężkie mają, to myślę, że damy radę. Tak jest. A ty tam nas wspieraj działem Helkacim, czyli piekielnego kota. Zrobię co się da. No to jedziemy. No jak widać, T-150 jest mobilniejszy niż KW-2. No i chyba twardszy. Znaczy na pewno twardszy. No wiesz, że ma 100 pancerza z przodu. Na 6 to wystarcza, jednak na 8 niekoniecznie. Mhm.
Dobra, zaraz ten Tedek chyba zginie. O! Nie wiem, czy my zdążymy tam do miasta dojechać, bo już mordy je opanowały. Ja no, spróbuję no. podjechać 3-1. No słuchaj, mnie już tam ostro z cieniem skosili. Arty. Nie ma co ze mnie zdrapywać praktycznie. O, lewciano. Ja tu już dalej nie pojadę, więc jak coś będziemy... Aha, no, teraz musicie już będzie osłaniać. Po mnie. A też czytać czwórką. Rosyjskie strzały. Aha, wiesz co, nie zaświeciłem się, więc przypuszczalnie mogło to lecieć do ciebie. No mogło, ja zawsze przyciągam Artę. No, bo ja właśnie chciałem strzelić i nie miałem spota. No i niestety u mnie się ta gra zakończyła. O nie, teraz mi na gąsę trzymał. O, jednak nie. Jego błąd. Ładnie. Nie mogę za bardzo wyjechać za domku, bo Arta strzela. Druga flanka już. No, druga flanka już jest zdobyta, więc oni teraz będą się troszeczkę interesować już, można powiedzieć, tyłem. Po ile on strzela ten T-150? Strzela tak mniej więcej, no mój jest zrobiony akurat już na tych wszystkich tarkach praktycznie to można było, więc strzela co 8,42 i tak mniej więcej po 300. Jest Arta, ciekawa czy ją tam ktoś ściągnie. Oj, Hummel. Chyba właśnie nie spostrzegł jego błąd. No widać, że sobie dajesz radę na tym czołgu. Specjalisty chyba ci już nie dadzą zrobić. No chyba nie zdążę dojechać nawet. Za duża przewaga. Jak zgasł? Ale to może po twoim spocie było. No chyba tak. Nie wiem czy zdążę teraz skupić, bo to jedna. I na oślep. Piąty zniszczony pojazd, bardzo ładnie. Mógł być specjalista, gdyby nie to, że podpaliła się fałka. To prawdopodobnie mógł być specjalista. Więc myślę, że udana bitwa. Pokazałaś, że radzisz sobie bardzo dobrze na tym czołgu. Jak widać, ponad 1000 bazowego expa, ponad 2000 obrażeń i 5 zniszczonych pojazdów. Chyba medal pierwszej klasy, tak? Czy as? As nie, raczej. Pierwszej klasy. No. Asa już tam mamy, na spokojnie. Dobra. A więc gratuluję ładnej bitwy. Podsumowanie, czyli 30-tysięczna bitwa rozegrana. No i cóż.
To w zasadzie wszystko. Oczywiście na koniec, jakbyście chcieli jeszcze może kogoś pozdrowić, to no, na pewno cały klan Windwa. Czyli pozdrawiamy... To też pozdrawiam cały klan Windwa i znajomych Thompsona i Blachę. O, to też obowiązkowo. No i trzymam. No, to dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.